Hej, hej, słuchajcie, co o tym myślicie? Jest tutaj na Allegro kaseta, niby nowa, tylko chyba mała. Nie wiem, czy to jest też 40, czy to jest dokładnie, chyba nie widać, no ale to jest taki ciekawy opis. Stan nowy, typ metal. Znaczy żelazo, ale niby jakaś nowocześniejsza, przynajmniej nowa. Tutaj jest taki ciekawy opis. Nowa kaseta z wysoko wydajną taśmą żelazową typu 1 z bieżącej produkcji, które mają ogromny potencjał. Kaseta zapewnia wysoką moc wyjściową i pasmo przenoszenia. Wcześniej dostępne tylko w najlepszych taśmach typu 2. Taśma od jednego z najbardziej znanych zachodnich laboratoriów, ale nie jest napisane skąd dokładnie, może to być jakaś bajka. Audio na bazie formuły, która w ostatnim czasie została dopieszczona, wydaje mi się to trochę naciągane. Jeśli odpowiednio dostroisz ustawienia, korekcje i nagrywanie poziomów, możesz osiągnąć najwyższy poziom nagrania. Kasety te nie są jak na innych aukcjach ze starych zapasów, nie leżały lata w magazynie ani na strychu. W paczce znajdziesz czarną kasetę, która zapewnia doskonały stosunek sygnału do szumu, głębokie, łagodne częstotliwości basów, ciepły, pełny, średni zakres, jasne, wyraźne, wysokie częstotliwości. Pozwala na 40 minut, aha, czyli 40 minut nagrania po 20 minut, czyli zwykła 40. No dla mnie to wygląda jak zwykła tania kaseta z poobdzieranymi naklejkami, ale jak jest naprawdę, nie wiem, na próbę 3 takie zamówiłem, bo mam wysyłkę od 4 dych w Allegro Smart za darmo, także no wypada przetestować i to, czy to jest mit, czy to jest prawda, że ta kaseta rzeczywiście będzie nowa. Co da się rozpoznać, nie powinno tam być żadnych śladów, powinna pachnieć nowością, przynajmniej będzie można w miarę przekonać się, czy ona jest rzeczywiście nowa, tylko tak wygląda trochę prymitywnie. No i czy ta jakość taśmy będzie miała jakiś wpływ na nagranie, że to rzeczywiście może być coś lepszego, no bo zdarzały mi się już takie kasety typu 1, które nagrywają się lepiej niż inne, na przykład moje TD-tki D90 nagrywają się słabiej niż AD90. Niby, że i ta jest typ 1, ale te AD nagrywają się o wiele lepiej, jak na chromówce, także no są różnego rodzaju te chemikalia nanoszone na tą taśmę, także no nic, jutro będziemy to testować, bo już to mam w paczkomacie, także chciałem wam to pokazać, co o tym myślicie, czy to nie jest jakaś ściema. A ja na razie odsłuchuję sobie na Sharpiku. Ale chyba sobie tutaj w końcu Hitachi przyniosę, bo ten Sharpik trochę tak słabo, skrzynkowato gra, trochę mu tej głębi basu brakuje. No ale w miarę się przyjemnie na tym słucha. Nagrałem sobie wczoraj dzień wolny, miałem 3 90-tki, te zwykłe TDK D90. No nie jest źle, też brzmią dobrze, ale chromówki brzmią lepiej, czy nawet te właśnie wspomniane AD90. No ale już chyba wykorzystałem wszystkie, nie było ich aż tak dużo, łącznie z 5 miałem tych D90, już są wszystkie nagrane. Teraz mi zostały jeszcze tylko AD90, które już nagrywają lepiej, i same chromówki, których też mam jeszcze chyba z 7 do nagrania. Także to na tyle. Jutro testujemy te niby nowe kasety i zmykam. Hej.